Witam, witam wszystkie bardzo serdecznie z tej strony Dispelima. Zaczynamy sobie kolejny odcinek z gry Gwiezdne Wojny. Tutaj sobie stoję koło takiego samolocika fajnego, ale to niestety nie mój taki. Sprawdzałem, czy by sobie nie zakupić takiego, spoko byśmy wyglądali. No, także, ale niestety nie mamy pieniędzy na takiego. Może kiedyś mamy ładniejszą modliszkę, więc co zrobić? Dobrze, my teraz cele nasze to mamy nadal otworzyć tą leśną bramę. Ale zanim otworzymy leśną bramę, to ja bym sobie z chęcią tutaj pozwiedzał te trzy rzeczy, bo tu jeszcze mamy niepozwiedzane. Więc pozwiedzajmy te trzy rzeczy, a później sobie skoczymy na leśną bramę. No to lecimy. Lecimy na pełnej. Czy nam się uda tego zabić? Kurde, nie udało nam się znowu. Masakra. Ciekawe, czy kiedyś nam się uda go ustrzelić, że tak powiem. Czy tędy będzie dobrze? Tędy nie będzie dobrze. Tędy musimy podejść. What the hell za dziura? O. Coś tutaj, jakieś dziury się wydają być. No dobra, czy my tu jakoś możemy sprawnie przeskoczyć? Tam jest jakiś chyba kwiatek. To weźmy sobie go. Był kwiatek? Nie, to była jakaś rura. Dobra, ja myślałem, że to jest kwiatek. Tutaj w ogóle też mogliśmy przejść, patrzcie, mogliśmy sobie chyba na takie korzenie wskoczyć. Nie, nie możemy, no dziwne. Ale tu możemy, patrzcie, jako Jedi... O, dzień doberek. Dobra, i jeden leży, i drugi leży. I trzeci, ul, wystrzelił. Ładnie wystrzelił. No dobra, co my tu mamy? Tu niby są jakieś jakieś barierki. Tego chyba nie możemy otworzyć. Ciekawe, czy tam byśmy się mogli dostać na drugą stronę. Może kiedyś, na razie widzę, że nie. Dobra, tu jest jakieś wejście. No i tu jest wejście do leśnej bramy. No, także dzisiaj sobie to wejście do leśnej bramy zrobimy. Żeby nie było, nie? Zawsze to jakiś plusik. O, tutaj jakieś zrywki. Co ta gra to ma naprawdę tak słabą wydajność. W ogóle nie chcą update'ować ją. W ogóle nie chcą nic zrobić. Ostatnio dali jakiś update, który niby poprawił lekko jakieś wydajności, ale to strasznie. Nadal wielkie G, że tak powiem. Dobra, most tutaj jest. My byśmy mogli tu w sumie przeskoczyć, ale weźmy jeszcze nie przeskakujmy, bo tu w sumie dołem można byłoby się przejść. Dobra, weźmy jeszcze nie przeskakujmy. Podejdźmy jeszcze tam. Bo ja bym tu chciał sobie najpierw zwiedzić wszystkie krainy, wszystkie te miejsca, żebyśmy przypadkiem nie zapomnieli o czymś. Żebyśmy przypadkiem tutaj... Nie wiem, czy wszystko, czy akurat 100%... Jak co, panie? Dla ciebie tu jestem. Co on tu robił w ogóle? Chodził chłop w takich, kurde... Łożysz ty, wariat. Dobra. O, punkcik umiejętności mamy, ale fajnie. Dobra, te punkty umiejętności nam się przydadzą. Panie Billy, hakuj to. Spodnie taktyczne. Spoko, fajnie. Przyda nam się, na pewno nam się spodnie taktyczne przydadzą. Czy tu coś jeszcze jest? Nie wygląda, żeby tu coś było, ale tam pewnie będzie jeszcze. Dobra, tam i tu na dole. No i super. Sekundeczka, bo coś mi tutaj się wydarzyło. Dobra, nie wiem, czy słyszeliście dźwięk Windowsa. Dobra. Wszystko jest już ogarnięte. Dobra, także wybaczcie ten malutki przerywnik. Lecimy dalej. Jak zwykle Windows sobie zachciał stryknąć dźwiękiem, nie? Bo on tak ma. Przecież to nie może być inaczej. Ale czy tędy można wyjść? Nie można chyba na tą skałkę wyjść, nie? Ciekawe. No nie można, szkoda, bo tak fajnie wygląda, jakby był jakiś tam super, super sekret tam, nie? O, a co to?
Coś to dużego. Jak my się mamy tam dostać? Bo tam widziałem, że tam się coś świeci. Ciekawe, jakbyśmy tam mieli się dostać. Dobra, najpierw sobie próbujemy pokonać to coś dużego. O ile... Ja nie wiem, co to jest w ogóle. Come on, baby. Ła. Ej, on się przyturlał na mnie. Czy my nie walczyliśmy z takim na ostatnim odcinku? Mam wrażenie, że tak. Dobra. Zabity na amen, na śmierć, jak to się mówi. Jeśli można inaczej zabić niż na śmierć, to jest ten zabity na śmierć. Dobra, chodźmy tutaj. Tutaj możemy sobie wyskoczyć. No i gitarka. Wydaje mi się, że tędy się dostaniemy po tamten prioryt. Prioryt jest spoko, bo możemy sobie za jego pomocą kupować nowe rzeczy. Czy my tu możemy wyskoczyć? Nie, nie możemy tu wyskoczyć. Dobra. I tędy. Dobra. Ops. Dobra, no ale gdzie ten prioryt moglibyśmy zdobyć? On, ten prioryt jest chyba tam. Jo, tam się świeci. To ciekawe, czy my byśmy mogli z tego miejsca... I patrzcie, i tam też niby możemy doskoczyć. A, ciekawe jak. Ciekawe, czy będziemy mieć kiedyś jakiś, przepraszam bardzo, wyższy skok albo coś. Tędy chyba nie dolecimy w ogóle, mam wrażenie. Ej, to nawet nam się udało, kurde. Zobaczmy, czy Doma będzie tym zainteresowana. No ale tam? Wydaje mi się, że trzeba skoczyć na ten mniejszy, na ten większy. Dobra, spróbuję wskoczyć na ten mniejszy najpierw. Może to się coś uda na ten mniejszy doskoczyć. No nie bardzo. Kurde, no ale tam ewidentnie tam coś było na górze. No ciekawy jestem, jak tam wskoczyć. Chyba, że to można jakoś, wiecie, przyciągnąć. Nie, nie można. No jestem ciekawy, jak tam wskoczyć. Szczególnie, że on się tutaj nigdzie nie łapie, żadnej spółki skalnej, nie? Ani nawet nie hopsa w bok. No dobra. Można byłoby to od tej strony zrobić, ale... Ale żeby wskoczyć na to, to też kurde nimu. Dobra, zostawmy to. Może kiedyś jeszcze będziemy mieć coś większego, jakiś większy, cięższy skok. I nam się uda tam doskoczyć. Trochę jestem nieukontentowany, bo jednak tutaj... Fajnie byłoby tamten element sobie odebrać. No dobra, no ale jak nie możemy tego przyciągnąć, ani nic z tym zrobić... No to priorytet jest też ok dla nas, nie? Dobra, ale tak, patrzcie, tutaj jest w ogóle jakieś... Tu mi pokazuje, że jest wejście i tu nie wiem, czy tu do góry można wskoczyć? O, okej. Okej, czyli coś przegapiłem. Tosik przegapiłem. W takim razie, w którym miejscu? Jeśli tam na dole coś przegapione jest. Okej, tu można do góry wskakiwać. No dobra. Okej, dobra. To widzicie? I bym to przegapił. No dobra, no to wszystko jasne. Popatrz na to. Kolejny priorytet tu był. No i tutaj pokazuje, że tu jest skok w ogóle na tą skałkę teraz. Od tej strony, patrzcie. No. I wszystko jasne w tym temacie. No i wszystko jasne, ale zakręcili. Ale dobrze, że można sobie na mapie sprawdzić te wejścia, nie? Bo to było akurat dobre dla nas. Zdobyto esencję zdrowia. Zwiększono maksymalne zdrowie. No i fajnie. To się chwali. Myślę, że tutaj w tym miejscu już wszystko zebrane jest. Spróbujmy leśną bramę. Czy moglibyśmy tutaj na dół jeszcze podejść? Chociaż przejść? No ale tutaj już byliśmy na dole, nie? Dobra, może nam się uda tam jeszcze podejść. Także spokojnie. Jak to się mówi. O, 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 o. Co to przyjechało? Coś dużego tam przyjechało chyba, nie? A nie, dobra, to tylko dwa droidy. No to dobra. Trzy droidy. Powinniście. No i gitara. Wiecie co, no, to jest takie coś, że mi się, że tam jest na dole, widzicie?
Taka rzeczka. No i póki ja nie przejdę przez tą, przez to wejście, to ona będzie się świecić. No, a tak naprawdę ja nie potrzebuję tam schodzić, bo już tutaj zrobiłem chyba ten element. No dobra, może tam zejdę. Dobra, wiecie co? Ja tam sobie zejdę na szybkości. Żeby nie było, że czegoś nie zwiedziliśmy. Także weźmy sobie, zejdźmy. To jest ostatnie nasze, patrzcie, tam jest jakaś jaskinia. Może faktycznie warto tam zejść. Popatrzymy, co tam, co tu się wydarza. Czy udało nam się przejść tędy? Tak, no i fajnie. No, ale tak jak mówię, tutaj jest jakaś jaskinka, to sobie może pod tą jaskinię wejdziemy. Zobaczymy, czy coś tutaj w tej jaskini jest. Ej, nic nie ma? Tak ładnie schowaliście miejsce i nic nie ma tutaj? O, żeż wy wariaty. No chyba, że coś dalej. Nie, tutaj nic nie ma. No dobra. Nie ma to nie ma. No to przecież nie będziemy się tutaj... Nie będziemy tutaj płakać, nie? O, gdzieś kurak poleciał strasznie wysoko. Dawaj, panie. Patrzcie, no nie da wstać. Ciekawe, czy... No, bycie. Kura, weź się. Oj, takie kurczaki to potrafią człowieka wykończyć czasami na amen. Dobra, no i tak. No i my tutaj, niby tu się będziemy mogli wspiąć na górę. Ja patrzcie, tutaj linę możemy obciąć. Nie wiedziałem, że tu... Tu jest coś do zrobienia, ale tu jest linka odłączona. To ciekawe, czy ona będzie z drugiej strony? Może jak będziemy mieć jakieś narzędzie, wiecie, takie bardziej ciężkie. W sensie linkę do strzelania, to może jakoś to się inaczej ogarnie. Patrz, dobra, coś... O, coś tu jest. Co my tu mamy? Ostatnio jak tak było, to trzeba było zabić się z potworami jakimiś. Że mam nadzieję, że teraz nie będzie jakiegoś ciężkiego stwora do zabicia. Ostatnio były dwie żaby. A teraz mamy... Pęknięta determinacja. O kurde. A to mnie zabija. Okej. A żeż ty wariat. Czy to idzie w moją stronę? Ale wymyślili, no, masakra. O nie, w tą stronę przeszło. Nie, dobra. Nawet się chyba udało. Kurde, co to się tu dzieje? Masakra. Skacz, panie. Aj, w tym miejscu gościa cząchnęło. Ale dobra, to chyba nie jest od początku. Dobra. Ja pierdykam od początku. Wydaje mi się, że... O, żeż nie trafił. Ale będziemy tutaj, bo z tego nie można wyjść, nie? W ogóle tutaj czasówka jest jakaś. Jakbym wiedział, to bym nie wchodził. Ostatnio było do zabijania coś, nie? A teraz jest, kurde, jak widzicie... Do biegu, nie? Wydaje mi się, że możemy to przeskoczyć, tą barierę. Że jak podskoczymy, to ona nam nic nie zrobi. Aż ty wariat. I patrzcie, cały czas od początku lecimy. Masakra. O, to nie jest za fajne. To już mi się to nie podoba. Wydaje mi się, że jak podskakujemy, to to się zmienia. Widzicie? Każdy nasz podskok wywołuje zmianę. Tak, każdy nasz podskok wywołuje zmianę tego czerwonego. To okej, to nie jest źle dla nas. Patrzcie, leci. My sobie podskoczymy, to się zmieni. No i super. Dobra, to nie jest takie... Jakby się miało wydawać ciężkie. Ej! Co to? Co on zrobił? Ach, chyba stałem nie po tej stronie. Dobra, ale to już ogarniemy. To już na szybkości ogarniemy sobie. Dobra. Dobra, damy radę to teraz ogarnąć.
Dobra. No i czy w którą stronę on pojechał? Do góry, patrzcie. Kurde, gra mnie pokonała. Ej, autentycznie mnie gra pokonała, nie? Tak ładnie było. A gra po prostu stwierdziła, że on sobie skoczy do góry. Dobra. Nie no, czasami ta gra potrafi człowieka wykończyć. Psychicznie. Dobra, jedź panie teraz prosto. Dobra. 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 Dobra, dobra. Gdzieś jesteśmy. Okej. Chyba przeszliśmy. Chyba nam się udało przejść. Uff, no ale dobra, fajnie było wyczuć, że każdy podskok wywoływał zmianę tego, bo to nam dużo dało. No dobra, przeszliśmy pękniętą determinację. Zadziałało. Tylko to chyba bardzo dużo doświadczenia dostajemy z tego, prawda? Tak mi się wydaje. Że to jest po prostu na doświadczenie. Okej, dobrze, będziemy sobie lecieć. Mam nadzieję, że teraz już do leśnej bramy. Dobra, i teraz tam sobie możemy wyskoczyć. Dobra, jest. Elegancio. To dlaczego tutaj? Nie możemy tego ściąć? Możemy chyba. Nie, nie możemy, kurde, patrzcie. No jest na czerwono. Jak byk. Dobra, ale tam chyba nie przeskoczymy. No właśnie. To trzeba będzie koło toczyć? A to wygląda, że tu trzeba będzie takie kółko przytoczyć, jak zrobiliśmy wcześniej, bo do leśnej bramy się inaczej chyba nie dostaniemy. Tak, chyba się nie dostaniemy inaczej do leśnej bramy. Dobra, to zróbmy to kółeczko na szybkości. Nie ma problema dla nas, jesteśmy Jediem, umiemy skakać, umiemy biegać. Także wszystko elegancko. Chyba tędy się szło, z tego co pamiętam. Dobra, biegaj Marian, biegaj. Nie ma czasu do stracenia, bo odcineczek leci i widzowie tutaj chcą zobaczyć. Ale nie spodziewałem się tej pękniętej determinacji, więc było całkiem sympatycznie tam. Dobra, którędy my tu wyjdziemy wyżej. A co wy tu się wzięliście? Skąd oni się tu wzięli? Nie wiadomo. Dobra, lecimy. Ciekawe, czy moglibyśmy tamtą linę sobie aktywować jakimś cudem. Tutaj? Tak, tutaj, dobra. Okej, fajnie, strzelił. Odblokowaliśmy sobie skrót. Ja sobie tam polecę, bo ja bym sobie chciał, wiecie, zapisać na szybkości. Żeby nie było, że tutaj nam się jakaś, wiecie, ta gra lubi się wysypać czasami, zawiesić, wyłączyć. Dlatego często powinniśmy robić te zapisy. Szkoda mi później, wiecie, grać znowu pół godziny czy godzinę, żebyście mieli w fabule dalej to samo, nie? Chyba mu mieczem w głowę rzuciliśmy. Och, jak przyjemnie. Ci jeźdźcy trzymają Imperium w szachu. Przynajmniej na coś się przydają. No, oni zabijają. Zabijają Imperium. Znaczy truperów z Imperium, nie? Dobra, otwieramy leśną bramę. Do dzieła. Już obiecana od 3 odcinków leśna brama. No i teraz się pewnie zacznie dopiero gra. Dobra, lecimy. O, jak tu ładnie. Zaraz zobaczymy, jak tam FPS-y polecą, nie? Bo tutaj, wiecie, więcej trawy, więcej wszystkiego. Węzeł powinien tu gdzieś być. Będziemy musieli się przebić. Uuu, ale ładnie tutaj. Bazaltowa strzelina. No, ale już czuję. Czuję lekkie FPS-ki, mniejsze, więc okej. Dobra, bazaltowa strzelina jest tutaj. Tu będzie hops, hops, hops. Dobra, damy radę. Też to widziałeś, BD? Co to za drony? Jesteśmy tu sami. Chyba jest zablokowana. Czekaj, BD. Zerknę, co mogę zrobić.
Zablokowana lina, okej. Okay. A, to tamten pewnie. Trzeba będzie się to pozbyć tamtego. Bili. Dobra. Wszystko jasne, panie. My już wszystko tutaj wiemy. O, dzień dobry, kurczaczek. Narka, ale jak bym cię przyciągnął. No i fajno. Ej, to mogę chyba spiąć, tak? Ale to nie spadnie mi na łeb? Wiecie, nie chciałbym, żeby mi ta skała poleciała na łeb, nie? Bidi, nadal Bidi nie może. Ale my to możemy cofnąć. Gotowe, Bidi. Spróbujmy jeszcze raz. Dawaj, Bidiaku. Strzelaj. No i gitara, ale ciekawe po co to ścinałem w ogóle te. Dobra. Można i tak. Bo ja tędy tutaj nie przeskoczę, nie? Bo tam był skrót, a ja tutaj nie mogę przeskoczyć. Chociaż tu ewidentnie widać, że jest jakaś. A, bo tu jest ta linka, dobra, ta strzelona teraz. No dobra, to trzeba się cofnąć. Cofnąć albo wskoczyć stąd. Mogliśmy w sumie skoczyć stąd, nie? Ale dobra, cofnijmy się, bezpiecznie będzie. Możesz ty, Jediu. Dobra, no i lecimy. Kurczok się nawet nie spodział. Dobrze, ja tak będę mapeczkę, wiecie, zawsze na mapę sprawdzam dosyć często, żeby, a widzicie, nawet tam się udało tutaj podejść, Bidi coś tutaj chce zeskanować. Część tych skalnych kolumn jest luźna. Okej, okay, bazaltowe kolumny, a ciekawe, co to daje, że one są luźne. My tu będziemy mogli jakoś... Kurde, tędy w ogóle mogę wyskoczyć, patrzcie chyba. No tak jakoś niby mogę tu skakać. No niby można było skakać, ale niby można było też dołem iść. Ciekawe po co? Może to kiedyś nam się przyda. Jak się woda zaleje tam albo coś. No ciężko powiedzieć, po co to tak zrobili. Jak myślisz, czym jest ten węzeł? Santari Cree powiedziała, że to klucz do Tanaloru. Zee najwyraźniej też tak myśli. Zaraz się przekonamy. Klucz do Tanaloru. Dobra, leć panie, leć. Nie zatrzymuj się. O kurde. Już tutaj są trupery. Musimy uważać na tych... Na tych stormtrooperków. Jak nas nie widzieli, to jest okej. Tu mamy zejście. A tutaj na szczęście nie. Więc dobra, więc jedno zejście z tego, co tylko widzę. Popatrz. W ogóle strasznie daleko mamy. Patrzcie, 400 metrów. Aż tutaj się musimy dostać. Więc to wszystko trzeba będzie przejść. Masakra. Dobra, no co zrobić? No, a czekajcie, bo tutaj jeszcze widziałem jedno wejście. A, tutaj patrzcie, tutaj było wejście, że można było wyskoczyć do góry. No to się wracamy. No bo tam można było do góry wyskoczyć. Nie zauważyłem tego, a narzekałem po co oni dali te... Do skakania te rzeczy. Dobra, wróćmy się i wyskoczmy tam do góry, bo ja bym chciał zobaczyć co tam będzie, jaki tam sekret się skrywa. Tutaj u góry, patrzcie, widzicie? Tutaj jednak można było tutaj wyskoczyć. Oj, żeś ty wariat. Aj, łap się. Okej, to dlatego jest ta skałka, żebyśmy my tutaj nie spłynęli, bo tu jest woda. No dobra, no i wszystko jasne. O, żeś ty. O, żeś ty, skacz. A, i to dlatego jest tam te kamienie, bo my tu nie możemy wychodzić, bo tu jest woda. No dobra, to wszystko jasne by było, dlaczego. Dobra, wyjdź tu na górę. No i panie, jeszcze raz. My musimy tu skoczyć i od razu na prawo bić. Nie będę tam starał się wskakiwać w ten... No, co on robi? Jaki on jest czasami ociężały, wiecie? Masakra. Dobra, tylko priorytet tu był i nic tu więcej nie było. No nic tu nie było więcej, no dobra. Pioryt też zawsze spoko, nie? Będziemy sobie mogli nowe te zrobić z piorytu.
nowe rzeczy zakupić. Jakieś utwory muzyczne na przykład, bo tam możemy te utwory muzyczne zakupować. I te utwory muzyczne będą się pojawiać w tym naszym salunie, pylunie. Tak zwanym barze. Barze, którym dają wszystkie. No dobra, i teraz pytanko. W którą stronę oni by chcieli, żebyśmy my się udali? Na bank będziecie chcieli. Czekajcie, czy ja tutaj coś nie będę miał przypadkiem jakiegoś sekretu? Nie ma, nie ma. Dobra. Czyli w tą stronę. No dobra. Okidoki. Jesteśmy, jesteśmy. Strasznie tutaj jest wysoko, głęboko i tak dalej. Dobra. No strasznie głęboko, no masakra. Dobra, i jest wszystko. Tutaj patrzcie, są czerwone drzwi, więc my nie będziemy mogli, skałka czerwona, więc my nie będziemy mogli sobie pewnie jej ruszyć. Pewnie za słabą moc mamy, no ale widok jest przedni, naprawdę. Jeźdźcy też nie lubią imperialnych. Dawaj, imperialny. Dobra, chodźmy się pobić z nimi wszystko. O, ten w ogóle ma tarczę. Jego to trzeba chyba cząchnąć mocą. Właśnie po to, żeby ciebie dobić, panie. Dobra, trzeba ich zeskanować, bo... Musieli zestrzelić tę kapsułę z Lukerhalka. Kapsuła z Lukerhalka. Dobra, i tego zeskanuję, bo tego jeszcze nie mieliśmy, ziomusia. Dobrze mówię? Tak, to jest szturmowiec z tarczą. Okej, okay, to jego jeszcze nie było u nas. Okej, okay, fajnie. Dobra, no i się okazuje, że jest dużo wejść, bo tutaj niby... Okej, okay, czyli tam nie mogę przeskoczyć na drugą stronę. O. Wygląda jakbyśmy mogli, ale patrzcie. Tamtędy nie, ale z drugiej strony. Aha, bo to trzeba będzie pewnie cząchnąć i to spadnie, więc to trzeba będzie od tej strony, więc będziemy się wracać tamtędy. No dobra. Wszystko jest jak śmietanka, ale po co tutaj? Po co tu na górę? Okej, bo tu jest skała. No dobra, no i wszystko jasne. Mam wrażenie, że to nie my zabijamy tu najwięcej. Weźmy się za te garnki. Najlepiej byłoby tego starczą roztemtegować, nie? No i po intruzie. Dzięki, ja. Oddaj tarczę swoją. Gdzie na celowniku? Panie, z mieczem to nie wygrasz. Co oni tu mają? Jakieś jajka? Pokolenia Rałek wychowywały tutaj swoje młode. Potem wdarło się Imperium. Rozwalało i tratowało wszystko, co stanęło mu na drodze. Okej, czyli Imperium nadal robi to samo. Na innych planetach, czyli przylatuje. I wszystko zabija. No standardowo. W ogóle coś mamy też. Ile tutaj rzeczy jest do odkrycia. No dobra. Może się uda kiedyś to ogarnąć. No, ale moje pytanko, patrzcie. Aha, dobra, czyli tutaj już będzie coś na zielono, jak sobie tu pójdziemy. Co? Nic nie widzę. Nie powinieneś tu być. Siema. Nie mogę już walić. Ej, dwóch zabiliśmy, ale się udało. Nice. No dobra, weźmy to aktywujmy, bo to będzie strzał na drugą stronę pewnie. Tak, skrócik tam na górę sobie odblokowaliśmy, tak jak widzieliście na mapie. Mhm. Tą stronę, a my tutaj na dół możemy zejść. No dobra, no to lećmy, lećmy, lećmy na dół. Jeszcze mamy czasu antenowego, że tak ujmę. Także tu całkiem spokojnie możemy sobie zlecieć na dół. No dobra. I prosto na storm... O kurde! No i zostaliśmy znowu sami z ziomem. Czerwony atak. Niebieskich chyba też nie ten... Nie możemy...
zablokować. Chodź się zablokować. Ten już jest na jeden strzał, nie? A, dobra, zginął. Okej. Okay. Dobra, nie było źle. Co to? Co to? Zemsta kwasowca. Okej, ten ziomuś to jest kwasowiec. Wydaje mi się, że my z nim walczyliśmy na ostatnich odcinkach. Nie dam sobie ręki obciąć, ale... Dzięki, mały. Ale wydaje mi się, że już był ten kwasowiec. Jakieś dwa odcinki temu. Dobra. Dobra, dobra. Gdzie my teraz? Hops, hops. Tu i tu, tak? No dobra, no to jak tak mówią, no to tak... Tak trzeba zrobić. Ale przepraszam bardzo. A, okej. Okay. Pociągnął skałę, dobra. Bo ja myślałem, że to była linka, a on skałę po prostu pociągnął. I nie zdążył się złapać, widzicie? Trzeba pociągnąć skałę. No dobra, w ten sposób. No i gitarka. A ja myślałem, że to trzeba, wiecie. Złapać się linką po prostu, nie? O kurde. Mamy jakąś niefajną czasóweczkę. Czemu się... się chłop prawy nie złapał? Panie... Panie... Co on robi? Jo, tu muszę sprawdzić chyba jak to jest. Hops, hops, to chyba trzeba w ogóle dwie strony przeskoczyć, wiecie? Dobra, weź, bo ja nic nie widzę. Ja nie wiem nawet, gdzie ja mam skoczyć. Tamtą stronę? Go jasny huszczelił. Jak ta praca kamery tu jest czasami tak do niczego. Dobra, weźmy, zwiedźmy. Gdzie my to mamy skoczyć, wiecie? Mamy tak, tu polecieć i co? Na drugą stronę skoczyć? Prawdopodobnie tak. Tylko tam na dole też była jakaś skrzynka z tego, co zauważyłem. Mhm, no bo my mamy wskoczyć w tą stronę, no. I co? I gdzieś tam na dół wskoczyć? No nie wiem. Strasznie mnie to boli, gdzie my tu mamy skoczyć. A, złapać się tej trawy, no dobra, okej. Okay. W ogóle tu na dole jest... Gdzieś coś widziałem wcześniej, jak spadałem jakąś skrzynkę. Albo mi się tylko... Jeszcze zanim Zee została uszkodzona, nie było mowy, żeby mogła tu dotrzeć. Kurde, nie ma tej skrzynki? W czasach Kree nie było imperium, z którym trzeba by się zmagać. Autentycznie mi się wydawało, że tam było... Siemka, malutkie psiuczki. Autentycznie mi się wydawało, że tam była, jak żeśmy skakali. No ale widocznie może nie, może ja mam jakieś widy już grając w Jedi. Się. Nie szukam kłopotów. Spokojnie, jestem przyjacielem. Matko wszystkich księżyców, ale ulga. W walce jestem do niczego. Chciałam obejrzeć tę niesamowitą budowlę z czasów Wielkiej Republiki. I nie sądziłam, że będę musiała tłuc potwory dziennikiem. Wybacz, rozgadałam się. Taka już moja natura. Swoją drogą jestem Toa. Jestem Kal, a to BD-1. Słuchaj, Imperium nie ucieszy się, jeśli cię tu znajdzie. Może wróć do azylu. Chyba skorzystam z propozycji. O, i super. A co ty tu w ogóle robisz, kobieto? Dobrze się przyjrzałaś tej budowli? Zdążyłam tylko dostrzec, że nie ma wejścia. Ale mamy szczęście, bo jest cała. Jeśli się nie mylę, to stoi tu od stuleci. Może tobie się bardziej poszczęści. Jest niedaleko stąd. Dzięki za radę. No i elegancko. Dziękuję, dziękuję. Za radę, Toa. Tu jeszcze sobie zeskanujemy. Ryzyko i badania. Okej, ona sobie badania robiła. Fajna jabłuszka. Dobrze, wiecie co? Tu jest taki fajny azyl. Więc my sobie tutaj zakończymy koło naszej pani Toa. Toy, jaki tam. Także tutaj ja se w ognisku z nią posiedzę. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję, że oglądaliście. Dziękuję, że byliście. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam i zapraszam na kolejne odcinki z Gwiezdnych Wojen. To będzie długa seria pewnie. Zakładam, że tu będzie się dużo działo. To będzie długa seria. Także dziękuję jeszcze raz i trzymajcie się. Cześć, cześć.